Dlaczego Kraków kupił niemieckie tramwaje? Jaki inny tabor był testowany w Krakowie? A na koniec ciekawostka, czemu patrząc na to zdjęcie widzimy dwa pokoje z kuchnią? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć, witajcie. Do dzisiejszego odcinka postanowiłem się nie ogolić, dlatego żeby pokazać, że troszkę jest lat na karku i co nieco pamiętam lata 90. w Krakowie, jak również w Polsce. No właśnie, lata 90., szalone lata 90., kiedy to można było ulice zobaczyć dość brudne, odpadający tynk z kamienic, a także szare blokowiska. I pośród tych szarych blokowisk przemieszczały się dość zdezelowane tramwaje, ale taki widok to nie była tylko domena Polski, ale również całego bloku wschodniego. I właśnie postanowiłem, że dzisiejszy odcinek rozpocznę od całkowicie nowej serii, ale najprawdopodobniej nie będzie ona w każdym odcinku, bo muszę znaleźć coś ciekawego na internecie, żeby właśnie wprowadzić ten oto kącik, który teraz zobaczycie. Ciekawostnik nieregularny. Ostatnio na fanpage Stacja Filipa na tropie wszystkiego co niecodzienne wleciało takie oto zdjęcie z Czech. Widzimy na nim stację Fugnerowa w Libercu. Skupmy się na trzech rzeczach, poza oczywiście jadącym tramwajem. Po pierwsze, po ziemi wala się plastikowa siatka. Myślę, że to prawdziwy symbol lat 90. Po drugie, obok widzimy trzy szyny torowiska. Liberec jeszcze do lat 80. miał sieć wąskotorową tramwaju i był jednym z dwóch miast Czechosłowacji obok Bratysławy, gdzie stosowano taki właśnie rozstaw torowiska. Aby zapobiec zamknięciu linii tramwajowych w tej okolicy, w latach 90. podjęto decyzję, by zastosować właśnie takie rozwiązanie. Zresztą kiedyś też tak było w Krakowie, ale o tym kiedy indziej. No i wreszcie, po trzecie, budynek w tle to główny terminal komunikacji miejskiej. Jest on dla mnie zarówno strasznie kiczowaty, ale też na swój sposób fascynujący. Może dlatego, że tak właśnie zapamiętałem nową architekturę lat 90. Liberca wrócimy jeszcze na pewno w tym odcinku, a my tymczasem skupmy się na Polsce, a dokładniej na Krakowie, bo właśnie w tych dość mocno szarych latach 90. pojawiły się ciekawe testowe tramwaje w Krakowie i o tym będzie właśnie dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Janek, to jest kanał Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. Rozpoczynamy! Start! Na kanale Dave Spencer 32 możecie znaleźć mnóstwo archiwalnych filmów z Polski z roku 1992. Jest to niesamowita pamiątka tych lat tuż po okrągłym stole. Wśród filmów znajdziemy też te z Krakowa. Wprawne oko operatora zarejestrowało też pośród tej szarości tandetność w stylu Plastic Fantastic na samym rynku głównym. Zanim jednak przejdziemy do tak zwanego powiewu zachodu, cofnijmy się na chwilę do przełomu lat 80. i 90. w Niemczech, a gwoli formalności w RFN. Rok 1989 to rok wielkich przemian, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, upadek muru berlińskiego i właśnie dokładnie w tym roku dwie firmy z Berlina, firma AEG, oraz z Norymbergi firma MAN GHH produkują pierwszy wspólny tramwaj. Jest to wóz typu GT6N. No i właśnie ten tramwaj po przejściu wielu testów trafia do Bremy. Ma numer 801
ale tam nie kończy się jego historia, bo ten tramwaj rusza, można powiedzieć, w tour po całej Europie. I jesienią 1992 roku zawitał także do Polski, gdzie poza Krakowem testowany był także w Warszawie i w Poznaniu. Na bardzo krótko trafia ten tramwaj do Krakowa, bo zaledwie na 3 dni i przez ten czas nocuje w zajezdni w Nowej Hucie. W ciągu dnia wozi pasażerów na specjalnie stworzonej linii numer 45 z dworca towarowego na Wieczystą. W 1993 roku tramwaj na dobre powrócił do Bremy, gdzie zaczął służbę liniową z numerem 3801. W 1998 roku wagon został sprzedany do szwedzkiego miasta Norrköping. Co ciekawe, w roku 1993 Chorzowski Konstal planował wyprodukować 5 prototypów GT6N. Niestety, ale ta konstrukcja przegrała z sporo tańszymi, ale niestety też przestarzałymi 105-kami. To wszystko spowodowało, że producent Chorzowski Konstal zdecydował się, ale na stopniową modernizację wciąż produkowanych tramwajów generacji 105N. Co za tym idzie, wdrożenie w Polsce niskopodłogowych tramwajów zostało przesunięte o kolejne 5 lat. Zanim przejdziemy do kolejnego tramwaju, chciałbym Was serdecznie zachęcić do wejścia na mój Instagram. Tam co jakiś czas wrzucam fajne fotki. No i oczywiście zachęcam bardzo, bardzo gorąco do komentowania, a także lajkowania i klikania w subskrypcję, a następnie w dzwoneczek, żeby pojawiały Wam się spersonalizowane powiadomienia. My tymczasem wracamy już do kolejnego tramwaju. Co ciekawe, nie tylko niemiecki producent starał się w latach 90. wejść na polski rynek, ale również kraj, który wcześniej znajdował się w bloku wschodnim, mianowicie Czechosłowacja i firma CKD Praha. Oni właśnie na początku lat 90. wyprodukowali tramwaj testowy RT6N1 i zaprezentowano go w 1993 roku, a od roku 1996 pojawił się on na ulicach Krakowa. Od stycznia do maja wyjeżdżał on na kursy z zajezdni Podgórze. Obsługiwał on linię numer 6. Co ciekawe, w czerwcu 1996 roku Tatra gościła także przez kilka dni w Poznaniu. Niestety firmie CKD Praha w tym przypadku powinęła się dość mocno noga i ten tramwaj był dość nieudany. W 1998 roku trafił on do Liberca, ale tam też nie pojeździł za długo, bo zaledwie rok później, w 1999 roku, wrócił z powrotem do Pragi i niestety ten tramwaj został rozebrany. W 1995 roku przedsiębiorstwo komunikacyjne DVB w Dreźnie podejmuje decyzję, by zakupić pierwsze niskopodłogowe tramwaje. Rok później do miasta zaczęto dostarczać tramwaje z fabryki w pobliskim Bautzen. Sachsen Tram NGT6DD produkowano w pobliskiej fabryce DWA Bautzen. Zresztą miejscowość możecie znać nie tylko pod niemiecko brzmiącą nazwą, ale też jako Budziszyn. W połowie września 1998 roku do Krakowa przybywa tramwaj NGT6DD o numerze bocznym 2501. I co ciekawe, jest to najstarszy tramwaj eksploatowany w Dreźnie, bo właśnie stamtąd on się pojawia na ulicach Krakowa. Stacjonował w Krakowie do połowy października w zajezdni Podgórze i codziennie woził pasażerów na specjalnie stworzonej linii 54 z Bronowic do Wieczystej. No i właśnie po fazie testów MPK Kraków podjęło decyzję o zakupie tego taboru. Było to dokładnie w roku 1998. MPK Kraków już było dość mocno pod ścianą z racji coraz gorszego stanu użytkowanego taboru. Na szczęście po wielu latach starań podjęto decyzję o zakupie pierwszych niskopodłogowych wagonów tramwajowych. Przetarg wygrała firma DWA. Co ciekawe, zanim tramwaje trafiły do Krakowa, firmę wykupiło kanadyjsko-niemieckie konsorcjum Bombardier.
Stąd tramwaje krakowskie znamy już pod tą nazwą. Tutaj warto dodać, że tramwaj nie jest w pełni niskopodłogowy, bo jest w okolicach 65-70%, ale jednak to rozpoczęło w Krakowie nową erę, jeżeli chodzi o tabor, który przemieszcza się po ulicach miasta. I tutaj chciałbym na zakończenie dodać taką ciekawostkę, którą dzisiaj się zresztą dowiedziałem od jednego z członków grupy na Facebooku Zakręceni Tramwajami, który wspomniał o takim wagonie doczepnym P1D, który kursował po Poznaniu w latach 30. XX wieku i można w sumie stwierdzić, że jest to pierwszy tramwaj, wagon, który był niskopodłogowy. I właśnie jego tak nazywano, jak wspomniałem na początku, czyli dwa pokoje z kuchnią. I taka była jego potoczna nazwa. A może właśnie wy macie jakieś fajne ciekawostki, którymi byście się chcieli podzielić? Jeżeli coś powiedziałem nie tak, no to śmiało skomentujcie, poprawcie mnie. No i co? Zapraszam was serdecznie do subskrypcji tego kanału, do lajkowania, klikania w dzwoneczek. A my widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Janek Gada. Tymczasem trzymajcie się. Do następnego. Cześć!